Lancer na mida to by nie było wcale takie dziwne. Ahri skończy na midzie i szczerze mówiąc nie wiem, czy jestem jakimś dużym fanem Ahri w ten lewy komp, który jest tak tankowaty. Też Ahri w Nauta? No, to nie jest linia, którą jakoś bardzo przeabizujesz. Może nie wiem. A zobacz, Jajk pinguje. Ten górny krzak będzie podchodził na mida. Rotacja Tinos, nie ma błysku, wystarczy trafić kotwicę. Wystarczy, albo i nie. A teraz jeszcze Caps wchodzi w pojedynek, dużo obrażeń zadaje Ahri i to będzie pierwsza krew dla Brazylii. Nie, jeszcze się leczy, ale Tinos znalazł tę letalną dawkę obrażeń. Właśnie pod topa, tak jakby chciał tutaj poszukać jakiegoś zanurkowania. Robo ma szósty poziom, odpala się z dominusem. Czy będzie w stanie podleczyć się Broken Blade, łapie trzy osoby. Na miejscu jest też Caps i to będzie jeden za jednego, eliminacja. Trafi do Nautilusa, choć prawdopodobnie chcieli oddać ją Jajkowi. Patrz, Broken Blade nie ustanie tutaj tak naprawdę się ruszyć. A teraz? Również za chwilę będzie ogłuszony, ma co prawda Junglera do pomocy i krok jest ścięty z nóg! Nałożona pasywka przez Broken Blade'a i to drugie ścięcie będzie gwoździem do trumny Robo! To 30%! W tym maksymalnym stadium mamy, zobaczmy, Hansama jest nurkowany, Miki trochę za późno, ale co, musi tu upaść Hansama z resetem! Strzeźnie niestety pod wieżą. Ale to jeden za jednego, dużo inwestuje tu Laut. No. I to prowadzenie będą chcieli jeszcze powiększyć, próba inicjacji Frauta. Ale to jest osamotniony Miki, próbuje dołączyć Hans i Jajk, ale muszą się wycofać. Miki będzie oddany na pożarcie i to musi być eliminacja dla Laut. Prawdopodobnie dla Feliosa, nie? To krok, zgarni mu tego fraga sprzed twarzy, ale... Coś z tego zestawienia, o czym musimy porozmawiać. Ahri, która wie, jak namierzyć Nautilusa. Teraz drugie podejście, ten czar nałożony z ogłuszeniem. Kaps próbuje potańczyć. Ma erkę! Nie ścią! Robo! Pali się, pali! Czy dopali? Jeszcze nie dotknięcie Broken Blade! Ale upada w międzyczasie, jeden za jednego, a Tino złapie kolejnego! Krok nadciąga na górną aleję, tak samo jak i Jajk, ale ten musi iść naokoło. Poczekaj, poczekaj! Kotwica! Kotwica, czy trafi? Kops! O! Zonia! Na miejscu są posiłki! Tinos! Jeszcze to złapał! Ale Jajk jest na miejscu! Jeden za jednego! Co za absurdalna wymiana! Cieszę się z wszystkiego. Mogą też cieszyć się z tego, że w międzyczasie Raut pobrał 625 bonusowego golda z dolnej alejki. I podczas tego niesłychanego zamieszania to właśnie strzelec Laut bardzo mocno się rozpędził. Pytanie, czy będzie teraz w stanie zrobić jeszcze więcej. Podchodzi do tej walki, wzięty na celownik przez Capsa, leci bomba głębinowa, ale G2 eSports zajmuje się Robo. Jednak ten rynek, no, jest potężny. Na pewno strzela. I to nie jest takie pewne, czy G2 zwycięży, a Raut teraz dobiera się do zawodników z Europy. To jest kolejna eliminacja dla niego. G2 pada! I to praktycznie za zero. Zeus i Robo to jedyni zawodnicy, których Laut musiało tutaj po szybkim pożarcie. Raut obdarzony sporą tarczą, Tinos poszuka serduszka. To co prawda nie daje żadnych efektów. No i finalnie wszystko to rozchodzi się po kościach. Laut bierze Drake'a, a G2 eSports może tylko na nich popatrzeć. Naprawdę, no muszą jakoś poszukać inicjacji, aczkolwiek to znajduje Robo przez ścianę. Nie jest w stanie wyeliminować Miki Exa, to... Bardzo, bardzo prędko! Jajk wskakuje! 80 HP! Ale to nie wystarczyło! Jeszcze teraz G2 będzie obracało! To Hemorrhage zrobiło sporo obrażeń i Hans łapie resety! Czyżby to była ta walka? Laut musi uciekać! Zgarnęli Barona, ale przegrali teamfight! Tinos ma teleportację, a więc Laut cały czas będzie przy prowadzeniu. A my... No, wychodzi na to, że idziemy na drugą przerwę. Szora, Jungler, a czterech stanęło tak murem przy tej ścianie. Nie pozwoliło rakiecie dotrzeć do pitu. To tak zwana tyraliera. A my zobaczmy, bo nie tyraliera, a frontalnie Raut podchodzi! Raut! O, Zeus go zjadł! Raut jest bezpieczny! Podrzucona bomba głębinowa. Zrzucono na supporta drużyny przeciwnej. Na to wygląda. Trzeba się bronić, trzeba poszukać walki. Znaleziony Zeus, Caps za chwilę upadnie. Raut niekontestowany, Raut strzela! Nie roz tymi brońmi, nie da się grać! G2 eSports tutaj musi polec, chociaż... Co jeszcze resety, Hans jeszcze szuka, podchodzi na bliski dystans. Trzeba, ale brakuje, trochę brakuje obrażeń. Trzeba grać wokół hooka, Caps wraca do bazy, czy ma teleportację? No w razie czego jest kilka wardów, do których mógłby się przeteleportować. Out! Czy będzie w stanie umknąć? Zeus ma cały czas pożarcie. Raut będzie miał za chwilę bombę głębinową na swojej głowie. A tak samo Nidalee się na niego rzuci. Raut upada. Shutdown na Jajka. G2 wraca. Jest po tej teleportacji. Jajk znajduje też swoją włócznię. To było kluczowe. Ta pogoń się opłaciła. I przed chwilą jeszcze obserwowaliśmy Brazylię panoszącą się w bazie G2 eSports. Ale pytanie, czy za moment nie będziemy obserwować drugiego. Krok. No, zupełnie rozminął się z powołaniem tym ultimatem. Broken Blade ściąga Robo. Robo chyba totalnie zintował. Będzie złapany przez Jajka. Nagle Tani Dali ma 7 eliminacji, 6 asyst i tylko jedną wywrotkę. Presji wymuszą ruch od rywala. I dzięki temu troszeczkę ta sytuacja się rozejdzie po kościach. No,
może w końcu uda się przełamać tę strukturę na środkowej alei. Hans sama podekscytowany, przyjmuje nawet dobrą pozycję do strzału. Raut, Raut, poza pozycją, Raut! Upadnie raz jeszcze, nie! Zjedziony, ale chyba to nie będzie miało znaczenia. Musi Aphelios uciekać. Ojej, będzie naprzód! Jeszcze będzie podrzucenie. Ojej, ojej, Raut! Nie miał wystarczającej dawki obrażeń. Cały czas Hans i Jake jeszcze trzymają się z tyłu, ale to może być dla nich fatalna informacja. Hans jeszcze kajtuje, jeszcze strzela, jeszcze się leczy, jeszcze się repozycjonuje. I teraz G2, czy będą w stanie to wykończyć? Leci bomba i chyba to mają. Palenie nałożone przez Dariusa wyczyści Brazylię. G2 wraca z dalekiej podróży i melduje się na dobre w Londynie. Aczkolwiek Raut strzelił Hans same, nie wiem czy wystarczy. To nie będzie gra, bo w tym spotkaniu, szczególnie, że ta gra jeszcze nie jest zakończona. Ale to jest kompozycja nonszalancka, ona musi tak trochę grać. Tylko że w końcu dobrze widzieć, że ta moneta upada na tej stronie, którą chcielibyśmy ją widzieć. Przed chwilą jednak Raut mocno pogroził. O, teraz Raut! Ojojoj, co to za wejście od Mikiego, fantastyczny Raut! Nie będzie w stanie znaleźć swojego supporta, a bez tam Kencha nie ma żadnego ratunku dla tego Aphelios'a. Trochę za daleko strzelec Loud i to już musi być mecz dla G2 Esports. Nie wierzę, że Loud miałoby się obronić tutaj w swojej własnej bazie. Oni mają mało możliwości czyszczenia fal. Oni nie mają wcale za dużo obrażeń, a przede wszystkim nie mają swojego najważniejszego zawodnika, koreańskiego strzelca. Tego nie będzie przez 30 sekund. Robo próbuje być bohaterem, rzuca się, chce wyczyścić falę, ale nie był w stanie tego zrobić od razu. Podkatowski topór Broken Blade'a i G2 Esports. 33 minuty. Na pewno europejscy fani, no, nie będą zachwyceni po mapie numer 1. Ale trzeba przyznać, win to win, Piotrek, na tym musimy się skupić. Michał, fakty są takie, że Nautilus nam idzie od kapsa. Ma na razie na tym turnieju 100% win ratio. Czy uda się je utrzymać, czy to będzie 2-0 dla G2 Esports? Cóż, przekonamy się po krótkiej przerwie, bo... Łezkę wrzucić do buildu, można zagrać Presence of Mind. Poppy naprawdę jest ciekawym top lanerem, a szczególnie jeżeli przyjdzie się zmierzyć właśnie z taką postacią jak Jax. Draft Loud domknie Talisandra, o której wspominałem wcześniej. Out na poprzedniej mapie było niezwykle aktywne. Ojejejejej, krok! Miki X ma dużo obrażeń! I upadnie! To jest tylko jeden autoatak i Miki X zgarnie double buffa! Poziomu, nie ma TPK! Stoi blisko ściany! No zobaczmy, kto go przygniecie, zrzucony Counter Strike i teraz G2 rozpoczyna ofensywę! Jeden, drugi, trzeci setek, ten flash cię nie uratuje, Robo! Elementarnej grze, która tutaj po prostu zaczyna i wychodzi. T-Notes, ojojoj, ta Dzida nie trafiła, Javelin Toss. Jest upadek. Był naprawdę słaby, więc Caps będzie musiał za to zapłacić cenę, jak wysoką. Chyba będzie musiał oddać swoje życie, szczególnie, że Jajek po raz kolejny minął tutaj swój target własną Dzidą i sam musi zainwestować błysk. To nie było najlepiej pograne przez zawodników G2 Esports, ale... Piotruś, dżunglerzy się zmieniają, ale pewien trend nie. No to może to wina Capsa w takim razie. Tylko tyle chciałbym powiedzieć, może to wina Capsa. Gdyby ta R-ka była dostępna, możliwe, że jeszcze pokusiliby się o solową eliminację, a tymczasem Robo na górnej alejce dostaje największe cięgi, jakie to Planer może sobie wyobrazić. A w międzyczasie Hans po prostu celnym zapem pozbawi życia Ceosa. To jest tragedia. Dla reprezentantów CBLOL'a to było bliskie kilkanaście minut w grze numer jeden. Robo przeszkadza trochę Jajkowi, ale... Ten ma smite'a. Czekaj, on chciał to zrobić? Robo... chyba już porzucił nadzieję na równą rywalizację. No... Ej! Co ja? Micha, to jest akurat podejrzane, że to ku nie trafiło. No tak, to jest podejrzane. Hans sama za to dostaje dojazd. Swoją drogą Broken Blade wziął Heralda. Więc ten raczej na pewno zostanie zagrany na topie. Chociaż to i kolejna dzida minie się z celem, acz i te dzidy lecą. O, piękne gryzaki. No tak, te gryzaki dużo tutaj poprawiają. Caps będzie nadciągał. RK co prawda niedostępny, ale hook jest fenomenalny. Raut upada. I proszę bardzo, G2 maszeruje dalej, maszeruje po zwycięstwo. Jeden, drugi zawodnik Loud upada. Jajek jeszcze pogoni. Jeszcze raz nie trafi, bo czemu by nie? Ale zamyka kroka, to jest najważniejsze. A na górnej alei upadła struktura swoją drogą. Broken Blade to robi dobry użytek z tego Heralda. Nie narzeka, to najlepszy dowód na to, że nawet nie trafiając Jit, możesz być do przodu Nidalką, a Robo... Wydaje mi się, że jego psychika zrobiła tak potężny przysiad, że chłop nie może się podnieść. Kocham Poppy. Naprawdę kocham Poppy. Obserwować z bezpiecznego dystansu oczywiście. No niewiarygodnie dobrze się ogląda tego Herosa, który ma już stworzonego Divine'a i po prostu soluje Jaxa. A krok... No Loud, okay, to nie wygląda najgorzej, ale... No krok upada. 3-3 i teraz to G2 Esports czuje się lepiej, szczególnie, że z flanki domyka to wszystko Caps.
tutaj creepy. Caps po prostu przytankuje wieżę. O, nadchodzi tutaj Robo. O jest, Maria, chłopaki, zacznijcie trafiać, retrybucja, błagam. Retrybucja tego zawodnika, flash do przodu. Jest eliminacja. G2 eSports czuje Bluesa Mycha. I chyba aż za bardzo. Tak, troszkę się rozluźnili. Pomyśleli, że to nie Londyn, a Nowy Orlean. No niestety, trochę zbyt wiele pocisków tutaj no, nie trafiło w target. No to jazz, to prawda. Ale Ceos, oh, no cóż. Okej, okay. Zegar. Przeżyje. No, a Cap znowu flankuje. Oho, straszny assassin. Happy game. Ale poczekaj, bo to jest krok. Oj, krok. Nie ma jeszcze Erki. Broken Blade. On również nie przejmuje się wieżą. Sam wchodzi na czterech i proszę bardzo, Broken Blade zgarnia kolejnego fraga na Poppy. No, tylko jednego. Da tak blisko, żeby trafić tutaj Jaxa. Na najlepiej, ale Tinons. To jest cały czas nie ten zostanie sam powstrzymany. Flaszczuje naprzód, zamienia się w złoto. Ale G2 eSports jest na miejscu. Krok jednak odpowiada z obrażeniami. Jeden za jednego, jak musi uciekać. Podniesiona jego żywotność dzięki Lulu, co no, ratuje kluczowe. W ogóle jego życie. Tak, bo 100% win rate też, pamiętajmy, jeżeli uda się dla Nautilusa, nam idzie, oczywiście. I dla Nidal. W międzyczasie poza ekranem upada nam krok. Kurczę, off-screen fatality. Powiem ci tak, że liczyłem na to, że ta druga gra będzie dawką tego, co w G numer 1, tak nie daje rywalowi choć chwili wytchnienia. Zobacz, jak gigantyczna to jest przewaga w złocie, jak szybko oni grają. To już jest kilkanaście tysięcy sztuk złota. Że to ten moment, kiedy będzie w stanie jakoś powalczyć. Tinons jeszcze rzuca się naprzód, próbuje złapać jajka, ale ten odpaszuje i na miejscu pojawia się Broken Blade. Pojawia się też całe G2 i samuraje. No czują się w bazie przeciwnika, jak w swojej własnej. No to już było desperacja. Tak, no to zgarnął jest... kolejną wieżę. Hans dostaje resety, on po prostu biegnie na mida, randownuje kroka. Łapie jeszcze jednego fraga. A w tym samym czasie jego drużyna dopina formalności. No, napędzał się tutaj Raut, ale szybko tutaj przyskrzyniony przez Capsa tym ultimate'em. No, G2 rozumie się bez słów, aczkolwiek no jeszcze ten final boss. Caps nie będzie ryzykował, rzuca się do przodu po prostu z autoatakiem. I Raut wyeliminowany. To G2 wygląda jakby chciało iść tutaj po koniec. O rany, jak przyjmuje zdecydowanie za dużo strzałów od wieży. Jakiś cudem w ogóle z tego przeżyje, to jeszcze większy kuriozum. To spotkanie miało tak wyglądać i z drugiej strony nie miało tak wyglądać. Miało w naszych głowach przed startem tego meczu. Ale ta miało. Pierwsza mapa dała nam apetyty, że to może być wyrównane starcie, ale nie. G2 eSports rozprawia się z mistrzami Brazylii w 20 minut zaledwie. Nie było tu chociażby pola do dyskusji. Tutaj grała w LoL'a tylko jedna drużyna i było to G2 eSports. Samuraje wygrywają swoją pierwszą serię wynikiem 2-0 i dają trochę uśmiechu europejskim kibicom.